Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do analizy smart kontraktu dwóch projektów, czyli Paxos Standard Stablecoin notowany do dolara oraz Paxos Gold, czyli również swego rodzaju stablecoin, tym razem którego zabezpieczenie jest złotem. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Na początku powiem, że wszystkie tego typu analizy, czyli analizy smart kontraktów, wspierane są taką checklistą, którą opracowałem na bazie tego, jak wcześniej postępowałem, analizując różne smart kontrakty. To wszystko dostępne jest oczywiście na moim GitHubie, także zapraszam chętnych do zaglądania tam oraz do, jeśli ktoś uważa to za odpowiednie, może również samemu posługiwać się tą checklistą i samemu sobie przejrzeć te smart kontrakty, które do tej pory przeanalizowałem. Także dzisiaj dwa projekty, Paxos Standard Token oraz Paxos Gold Token. Tak jak wspomniałem, ta analiza będzie pewnie trochę inna niż taka, którą możecie znaleźć na innych kanałach. Tutaj tak naprawdę spoglądam jedynie w smart kontrakt i informuję Was pewnie o niektórych szczegółach, które niekoniecznie muszą być wspominane na innych kanałach. Także przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim kontrakty zarówno Paxos Standard, jak i Paxos Gold są tak naprawdę dokładnie takie same. Także pomiędzy nimi na poziomie samego smart kontraktu nie ma de facto żadnej różnicy. Oba te kontrakty są kontraktami typu proxy, czyli tak naprawdę można, autor, owner tego kontraktu może zmienić jego logikę funkcjonowania, pozostawiając cały czas ten sam adres kontraktu, dlatego to nie będzie specjalnie widoczne przez użytkowników czy przez posiadaczy tego tokenu i ta sytuacja tyczy się zarówno kontraktu Paxos Standard, jak i Paxos Gold. Co ciekawe, jeśli chodzi o token Paxos Standard, to raz taka funkcjonalność proxy została wykorzystana, o czym mamy tutaj informację na Etherscanie, że poprzednia implementacja tego kontraktu znajdowała się pod takim adresem, natomiast obecna jest dostępna tutaj bezpośrednio z poziomu Etherscana. W przypadku projektu Paxos Gold nie było takiej sytuacji, także mamy cały czas do czynienia z tą samą implementacją tego kontraktu od momentu, kiedy zostało to zdeployowane na mainnet Ethereum. Także pod tym względem, tak naprawdę podsumowując, mamy do czynienia z dwoma kontraktami proxy, w zasadzie z tą samą implementacją proxy, zarówno dla Paxos Standard, jak i dla Paxos Gold. Natomiast projekt Paxos Standard już raz wykorzystał funkcjonalność proxy i zmienił w jakimś stopniu kontrakt, który kryje się za tym adresem. Natomiast pod względem użytkowania czy jakiegoś bezpieczeństwa, stabilności samego smart kontraktu, tak naprawdę te kontrakty pod tym względem są równe sobie i nie ma to większego znaczenia. Implementacje tych smart kontraktów tutaj zamieszczam na ekranie, widoczne są teraz. Również linki do bezpośrednich implementacji tych kontraktów umieszczę pod tym filmem. Jeden, jak i drugi kontrakt jest oczywiście kompatybilny ze standardem RC20. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeden i drugi jest kontraktem typu proxy. Oczywiście obydwa są zweryfikowane na Etherscan, dlatego mamy pewność, że to, co zostało wrzucone na Ethereum, odpowiada temu kodowi źródłowemu, który właśnie jest udostępniony i został tutaj udostępniony przez ownera w zakładce kontrakt. Idąc dalej, opcje mintingu i burningu. Oczywiście w przypadku stablecoinów te funkcje jak najbardziej muszą być zaimplementowane, ponieważ w zależności od wysokości PEGA, czyli tego materiału zabezpieczającego dany stablecoin, w przypadku Paxos Standard dolara, czy w przypadku Paxos Golda, jest to
złoto. Także te funkcje tworzenia nowych tokenów, jak i spalania istniejących, muszą być dostępne. Tutaj istotnym jest, że odpowiada za to adres, który jest tak zwany, posiada rolę supply kontrolera. Co ciekawe, ten sam adres pełni tę funkcję dla jednego, jak i dla drugiego projektu, czyli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jeden adres zarządza zarówno supplyem Paxosa Standard, jak i Paxosa Gold. Co warto zaznaczyć, ten kontrakt wygląda na jakiś kontrakt multisig, czy też na jakieś małe DAO. Na pewno nie jest to zwykły kontrakt zabezpieczony tylko kluczem prywatnym. Także myślę, że pod względem bezpieczeństwa należy to uznać za plus, ponieważ jest mniejsza szansa na to, że ktoś wykradnie tylko jeden klucz prywatny i będzie miał dostęp do tego, co się dzieje na tym kontrakcie. Tutaj pewnie potrzebne są na przykład trzy adresy z puli 5, aby podpisały transakcję i zatwierdziły, i wtedy takie tokeny Paxos Standard czy Paxos Gold mogą być na przykład mintowane, czyli mogą być spalane, czyli może być uruchomiony proces burningu. Idąc dalej, zarówno jeden, jak i drugi kontrakt jest typu pausable, oznacza to, że można go w dowolnej chwili zapauzować i odpauzować, czyli jakby aktywować, i to również może zrobić supply owner, czyli ten nasz omawiany przed chwilą multisig. Oczywiście możemy w każdej chwili zobaczyć, czy dany kontrakt jest zapauzowany, czy nie jest zapauzowany. Przechodząc bezpośrednio do implementacji, widzimy, że jest możliwość spauzowania i odpauzowania tego kontraktu. Co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że jeśli ten kontrakt, jeśli na przykład owner stojący za tym kontraktem, czy ta firma Paxos uzna, że należy zatrzymać możliwość przesuwania pomiędzy adresami tokenów Paxos czy Paxos Gold, to w każdej chwili może to zrobić. Może na przykład być wykorzystywane przez tą firmę podczas jakichś nacisków ze strony regulatora, czy jakichś dodatkowych uwarunkowań prawnych, natomiast jak najbardziej jest to możliwe i w każdej chwili transfer jednym, jak i drugim tokenem może być po prostu zablokowany i niemożliwy. Występuje tutaj też pewnego rodzaju blacklista. Chodzi o to, że może owner, czyli ten supply controller, sterować tym, czy dany adres może przesuwać środki, tokeny właśnie Paxos czy Paxos Gold na inne adresy. Czyli oprócz tego, że mamy tą funkcję pauzowania, gdzie pauzowanie dotyczy wszystkich korzystających z tego kontraktu, zarówno jednego, jak i drugiego, dodatkowo mamy tutaj pewnego rodzaju listę, która po prostu umożliwia sfrizowanie, czyli tak naprawdę dopisanie danego adresu na blacklistę w celu uniemożliwienia mu przesuwania środków. Czyli jeśli mamy tokeny Paxos lub tokeny Paxos Gold na naszym adresie i nasz adres zostanie tutaj przez supply kontrolera podany jako adres do blacklistowania, to w takiej sytuacji nie będziemy w stanie w żaden sposób ruszyć tych tokenów bez względu na to, ile ich jest z naszego adresu. I to jest to przynajmniej w przypadku USDC czy USDT było już parę razy wykorzystywane. Zarówno jeden, jak i drugi kontrakt nie jest kontraktem pochodzącym z generatora, czyli te kontrakty zostały napisane tak naprawdę od początku. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób te kontrakty były zasilone początkowo, to pochodziły środki z zewnętrznego adresu. Oczywiście właścicielem tutaj jednego, jak i drugiego kontraktu jest adres zewnętrzny. To jeszcze tak naprawdę można zweryfikować, czy to się nie zmieniło od czasu, kiedy robiłem tą analizę GitHubową. Możemy sobie zobaczyć, a i tutaj widzimy, że to jest już multisig, czyli tak naprawdę zarówno supply kontrolerem, jak i ownerem tego kontraktu jest adres multisigowy, czyli taki, który wymaga podpisania transakcji przez większość adresów z podanej puli, i myślę, że należy to jak najbardziej uznać
za plus całego kontraktu pod względem bezpieczeństwa. Tutaj mamy wpisane te adresy, które wchodzą w skład multisiga. Także myślę, że to jest dobra wiadomość. Natomiast, żeby już tak być stuprocentowo pewnym, to należałoby się tak naprawdę upewnić, do kogo te adresy należą i kto de facto fizycznie może te transakcje podpisywać. Widzimy, że tutaj wystarczą trzy adresy z tych, tutaj jest siedem adresów, czyli wystarczy, że daną transakcję podpiszą trzy adresy, raczej właściciele tych trzech adresów, aby ona, że tak powiem, przeszła, mogła trafić do bloku. Kolejna sprawa, tutaj adres, który zdeployował, czyli umieścił kontrakt na blockchainie, jest również jego autorem. Klucze tutaj w żaden sposób nie zostały spalone, ponieważ mamy możliwość ingerencji w to, w minting, czy burning, czy freeze, unfreeze, pause, unpause, także tutaj jest pełna kontrola nad funkcjonowaniem kontraktu przez właśnie właścicieli tego multisiga. Oczywiście tutaj w przypadku stablecoina te informacje może są mniej istotne, natomiast token ten jest dostępny na Uniswapie, jego płynność nie jest w żaden sposób zablokowana. To jest również istotne w przypadku tokenów nie będących stablecoinami. Z ciekawych rzeczy, które tutaj zarówno dotyczą się jednego, jak i drugiego kontraktu, jest to, że Paxos na swoim już GitHubie udostępnia bardzo ciekawy zbiór materiałów, w których pewne kwestie dotyczące poszczególnego tokena są uwzględnione. Tutaj są informacje o audytach bezpieczeństwa przeprowadzonych na tych kontraktach. Jest informacja właśnie o tym, że dany adres może być zablokowany, może jest tutaj również możliwość oddelegowania możliwości transferowania, tutaj jest potwierdzane również multisigiem, oraz jest dodatkowa informacja związana z tym, jak wygląda proces upgrade'u, czyli wgrywania nowej wersji tego kontraktu na mainnet, oczywiście pozostając cały czas ten sam adres tokenu. W przypadku tokena Paxos Gold jest również tutaj możliwość zmiany fee wynikającego właśnie z przesyłania tokenów Paxos Gold pomiędzy adresami. Cały ten proces myślę, że jest dosyć jasny i istotny dla posiadaczy tokenu Paxos Gold. Ten film w żaden sposób go nie obejmuje. Ja tutaj zajmuję się i przedstawiam Wam analizę smart kontraktu. Cały proces związany z fee, czym ono jest i dlaczego ono jest, jest opisany na stronie tego projektu i myślę, że warto się tym zainteresować. Natomiast ja tutaj tylko powiem, że jak najbardziej jest możliwość ustawiania wysokości tego fee właśnie z poziomu smart kontraktu. Mogą to zrobić adresy supply controller sterowane właśnie multisigiem. I na ten moment to wszystko, jeśli chodzi o te dwa kontrakty. Jeśli coś tutaj jest niejasne, to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Omówiłem Wam kontrakt Paxos Gold, Paxos Standard. Są to dokładnie takie same kontrakty, różniące się po prostu drobnymi szczegółami. Oba kontrakty są kontraktami typu proxy. Oba tokeny można w każdej chwili zatrzymać. Obsługują one blacklistę, czyli jeśli taki adres trafi na blacklistę, to nie ma możliwości transferu właśnie tokena Paxos Gold czy Paxos Standard. Na ten moment to wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.